9.45. Telekurier. Stajemy po stronie słabszych. 4 minuty na wagę życia. Tyle właśnie powinni mieć strażacy, by dojechać do drogowego wypadku i uratować komuś życie. Ochotnikom ze Świnic Warckich, dyżurującym w okolicach autostrady A2, wjazd blokują barierki. Ponoć łatwo rozkręcalne. No problem w tym, że ich demontaż zajmuje dużo czasu. Za dużo. Potrzeba ofiary śmiertelnej, by ktoś poszedł po rozum do głowy? Ojciec z córką spłonęli praktycznie żywcem, bo strażacy dojechali, aczkolwiek już było za późno. Co by było, gdyby na przykład tu był taki przypadek? Oprócz tego, że nie pomożemy nikomu, bo możemy się spóźnić, nie dojechać na czas, również zagrożenie jest tutaj naszego życia tak naprawdę. Demontowanie właściwie tej barierki zajmuje kilkanaście minut. Bardzo często zdarza się, że jednostki oddalone o 20-25 km są dużo wcześniej na autostradzie w miejscu zdarzenia niż my, oddaleni o 3 km od tego wjazdu. Dla nas największym problemem jest zamknięcie wjazdu na 310 km na autostradę A2. Jest tam wstawiona na stałe barierka, która zdaniem generalnej dyrekcji jest barierką szybko rozkręcalną. Trudno mówić tutaj o szybkim demontażu tych barierek, jeżeli tam jest wiele śrub, które trzeba rozkręcać i trwa to wiele minut. Wypadek był na pobliskim wiadukcie 100-200 metrów dalej. Nie wiedzieliśmy, jaka jest sytuacja z poszkodowanymi, więc zdecydowałem się na wycięcie tej barierki i za jakiś czas musiałem się z tego działania tłumaczyć na policji. Próbowali załatwić tę sprawę drogą służbową. Otrzymano odpowiedź, mówi, że przedmiotowe barierki są łatwo demontowalne i nie widzą problemu. Rozkręcanie trwa około 10-15 minut, kiedy liczy się bardzo czas dojazdu do akcji. Około 4 minut to jest tak zwany czas, w którym możemy uratować komuś życie. Strażacy z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem uczestniczą w akcjach ratunkowych, zarówno w ratowaniu ludzi na wypadkach drogowych, szczególnie tu na pobliskiej autostradzie, czy w walce z pożarami, powodzią, jak również z odśnieżaniem. Jeszcze nigdy nie zawiedli. Dojazd do tego punktu z naszej jednostki zajmuje około 2 minut, 3 może, to jest 2 kilometry. Przez takie właśnie problemy jak te barierki zdarza się bardzo często, że jednostki oddalone o 20-25 kilometrów od autostrady są dużo wcześniej od nas. To czas dojazdu dla nas jest wydłużony, przez co opóźniamy działania ratowniczo-gaśnicze. Z punktu widzenia strażaka jest to sytuacja dość niebezpieczna, ponieważ podczas demontażu takich barierek jesteśmy w zagrożeniu nadjeżdżających aut, rozpędzonych aut tak naprawdę. Niejednokrotnie musimy przeskoczyć barierkę podczas próby jej odkręcenia, co skutkuje również zagrożeniem naszego życia. A wiadomo, strażak również musi dbać o swoje własne zdrowie tak naprawdę, więc jest to sytuacja bardzo niebezpieczna. Wiadomo, że jeżeli my wjeżdżamy tym wjazdem, to dzieje się komuś krzywda, dzieje się coś złego. Wszystkie te rozwiązania, które tam są na odcinku, na starym odcinku autostrady A2, mówimy o odcinku Stryków-Konin, były zaaprobowane przez służby ratownicze. Wtedy takie rozwiązania stosowano. W tej chwili na skutek naszych doświadczeń, naszych obserwacji wprowadzane są już zupełnie inne rozwiązania. I planujemy takie rozwiązania również wprowadzić w miejscu, które Państwa interesuje. Czyli, żeby były tam bariery demontowane bez narzędzi i znacznie szybciej. Ja wierzę, że w tym roku znajdą się pieniądze i w miarę napływu tych pieniędzy będziemy sukcesywnie wymieniali wszystkie te miejsca, gdzie są bariery.
No słyszeliśmy, będą zmiany, jeśli znajdą się pieniądze. Może w tym roku. To my podpowiemy rozwiązanie. W wielu miejscach w okolicy autostrad wjazd grodzą nie stalowe bandy energochłonne, ale barierki zamykane na kłódkę. Klucz do tej kłódki mógłby wisieć na przykład w strażackiej dyżurce. Proste? Chyba za bardzo, jak się wydaje.